3, 2, 1! Energia kinetyczna to kolejne pojęcie, jakie terroryzuje was w szkole na lekcjach fizyki. Abyście nie pozostali ignorantami i coś tam do głowy wpłynęło, to dowiecie się dzisiaj, z czym to pojęcie jest związane. Szczerze mówiąc, film mógłbym zakończyć już w tym momencie, mówiąc, że energia kinetyczna jest związana z ruchem ciała i jego masą. Jednak specjalnie dla was rozwinę to zagadnienie, byście mogli tę wiedzę wykorzystać w szkole i zabłysnąć jak wielkanocna gwiazdka. W tym celu wykonam proste doświadczenie, które zobrazuje wam, czym energia kinetyczna jest. W doświadczeniu tym użyję zestawu broni, który przechowuję w szczelnie zamkniętej walizie na broni. Pierwsza z nich to super tajna i niezawodna spluwa Jamesa Bonda z dobrym skinem z CSGO. Drugą bronią jest prestiżowy pistolet podarowany mi przez samego majora Kopyto. Zanim przejdziemy do strzelania, to porównajmy sobie kaliber obu broni. Widać jest, że broń ze skórką z CSGO ma zdecydowanie większy kaliber niż kaliber broni majora Kopyto. Przejdźmy teraz na strzelnicę i sprawdźmy, jak obie bronie zachowują się na placu boju. Obie bronie wycelują w mojego przydwornego manekina. Jak widać, cieszy się on na sam widok, że może dla nas brać udział w tym niecodziennym eksperymencie. Dla bezpieczeństwa wyposażył go w kask ochronny, by nic mu się na wszelki wypadek nie stało. Na początku spróbuję wycelować bronią pomarańczową. Oddaję celny strzał. Sprawdźmy, jak to wyglądało w spowolnieniu. Pocisk został wystrzelony z broni i kieruje się w stronę ludka, a tam trafia go prosto w kask. Ludzik odlatuje w siną dal. Na całe szczęście pozbierałem go do kupy, by wykonać kolejny strzał. Tym razem z broni wyglądającej na bardziej niebezpieczną. Mierzę, celuję i pada strzał. Hipek rozpada się w drobny mak na pojedyncze elementy. Zobaczmy, jak to wyglądało w zwolnionym tempie. Jak widać, nie ma co zbierać. Przeanalizujmy klatka po klatce oba zarejestrowane strzały niczym w serialu CSI. Most of the simulation results were perfectly acceptable, you know. W obu przypadkach mamy podobną odległość strzału. Podobny jest też kąt nachylenia i podobna trajektoria lotu pocisku. To, czym się różnią oba pociski, to wielkość, masa i rodzaj materiału, z którego są wykonane. Oba pociski mają płaskie łby, co nadaje im dużą zdolność obalającą. Natomiast ich zdolność do penetracji ciała ofiary jest ograniczona. Płaskie łby to także większe opory lotu pocisku. Kamery zarejestrowały moment uderzenia o Hipka z klocków Lego. Jeden z pocisków trafił centralnie w głowę, a drugi w nogi ofiary. Ta pierwsza chwila, czyli ta pierwsza klatka filmu, pokazuje nam energię, jaką pocisk przekazuje ofierze. Mały pocisk wystrzelony z wiatrówki HW-40, trafiając w nogi ofiary, przekazał im olbrzymią energię, ponieważ rozpadły się one na kilka części, odrywając dolną część ciała od korpusu. Można zauważyć, że bezwładność ciała pozostawiła górną część ludzika w praktycznie tym samym miejscu w przestrzeni. Patrząc na klatkę filmu po prawej stronie, widzimy, że energia musiała być mniejsza, ponieważ przemieściła całego ludzika w kierunku lotu pocisku. Pocisk w obu tych przypadkach przekazał część swojej energii kinetycznej. Energia ta spowodowała oderwanie zielonej szybki od kasku ofiary. Kolejna klatka filmu pokazuje prawdziwą energię, z jaką uderzyły oba pociski o Hipka. Pocisk wiatrówki spowodował o wiele większe obrażenia, rozdzielając praktycznie każdy element ludzika na części. Widać jest oderwaną szybkę kasku, zerwany kask, wyrwane dłonie ludzika i nogi, które przemieściły się w kolejnej klatce o dość dużą odległość od miejsca początkowego. Nawet w tym momencie, gdy energia pocisku już zdecydowanie zmalała, nie jesteśmy w stanie go dostrzec, ponieważ nadal ma on olbrzymią prędkość i nie można go zarejestrować kamerą. Pocisk z pistoletu typu Nerf jest widoczny we wszystkich klatkach filmu. Przyczyny tego są dwie. Jest on o wiele większy niż śródwiatrówki, no i porusza się z o wiele mniejszą prędkością.
Wykonajmy teraz symulację przeprowadzonego eksperymentu i dowiedzmy się, jak dużą energię mógł mieć każdy z tych pocisków. Pocisk wystrzelony z nerw posiada energię początkową około 1,2 joule. Drugi pocisk wystrzelony z wiatrówki posiada energię około 15,5 joule energii, czyli posiada ponad 10-krotnie większą energię. Jest to związane z tym, że pomimo mniejszej masy porusza się z dużo większą szybkością. Ogólnie wzór na energię kinetyczną, o której dzisiaj mówimy, możemy zapisać w postaci EK jest równa masa razy prędkość do kwadratu dzielone przez 2. Energia kinetyczna rośnie z kwadratem prędkości, dlatego też nawet niewielki wzrost prędkości przy zachowaniu tej samej masy powoduje powstanie dużo większej energii kinetycznej. No dobra, ale co spowodowało, że ludek w obu przypadkach rozpadł się na kawałki? Czy zrobiła to energia kinetyczna? Poniekąd tak. Tutaj należy wiedzieć, że każda zmiana energii jest związana z wykonaniem pewnej pracy. Gdy pocisk uderza w coś, to traci w ten sposób swoją prędkość, z jaką leciał, czyli zmniejsza w ten sposób swoją energię kinetyczną. Zmiana tej energii powoduje wykonanie pracy. Praca w naszym eksperymencie wiązała się z rozwaleniem ludzika na części pierwsze. Aby lepiej to zrozumieć, wykonajmy sobie pewną symulację. Mamy tutaj prostą gierkę z samochodem. Będę nim jechał z prędkością 20 mil na godzinę. Gdy uderzę w przeszkodę, to cała energia kinetyczna zgromadzona podczas jazdy została zamieniona na pracę związaną ze zgięciem blachy, wydzieleniem ciepła, no i innych rodzajów energii. Gdy prędkość samochodu będzie dwukrotnie większa, to uszkodzenia samochodu będą nieporównywalnie większe. Dzieje się tak dlatego, ponieważ ilość zgromadzonej energii, a tym samym ilość wykonanej pracy podczas uderzenia, jest aż 4 razy większa. Dzieje się tak, bo jak już wcześniej mówiłem, energia kinetyczna rośnie z kwadratem prędkości. Czyli gdy prędkość wzrośnie 3-krotnie, to energia wzrośnie aż 9-krotnie. Oczywiście masa w każdym przypadku też ma znaczenie. Prześledźmy teraz ten krótki fragment filmu, w którym pokazano, jak dużo energii musi pochłonąć bariera energochłonna podczas uderzenia samochodów poruszających się z takimi samymi prędkościami, ale o różnej masie. Pojazd najcięższy, o największej masie, wygiął barierę najbardziej, bo pomimo tej samej prędkości miał największą masę, więc i największą energię kinetyczną. Energia ta została zamieniona na pracę, która spowodowała odkształcenie barier energochłonnych. W przypadku najmniejszego pojazdu o najmniejszej masie, ta bariera energochłonna wygięła się najmniej, ponieważ ilość przekazanej energii tej barierze była najmniejsza. Wykonajmy teraz dwa proste zadania z tego tematu. W Polsce dopuszczalna maksymalna energia kinetyczna pocisku wystrzeliwanego z wiatrówki bez zezwoleń wynosi 17 joule. Obliczyć trzeba maksymalną prędkość pocisku, jeśli jego masa wynosiła 0,5 grama. Tutaj oczywiście wypiszemy sobie dane. Mamy masę pocisku i energię wiatrówki. Oczywiście jest to energia kinetyczna pocisku, bo pocisk leci z prędkością V. Zapiszmy zatem wzór na energię kinetyczną. Z tego wzoru musimy obliczyć prędkość, a to oznacza, że trzeba przekształcić wzór. By było wygodniej, zamienimy stronami nasze równanie. W końcu co za różnica, po której stronie stoi energia kinetyczna? To tak jakbyśmy mieli stwierdzić, że co za różnica, czy powiemy, że 6 jest równe 2 razy 3, czy 2 razy 3 jest równe 6. Teraz pozbędziemy się wszystkiego, co stoi przy literce V. Koło V stoi M i jest połączone z V znakiem mnożenia. Przenoszę M na drugą stronę równania, zmieniając znak na dzielenie. Ten znak dzielenia dla wygody zapiszę w postaci kreski ułamkowej. Teraz pozbędę się dwójeczki. Dwójka połączona jest z znakiem dzielenia z literą V, czyli przy przenoszeniu zmieniam znak na przeciwny, a jest nim mnożenie. Dwójkę oczywiście zapisuję na końcu. Ostatni, najtrudniejszy krok to pozbycie się kwadratu stojącego przy literze V. Polega to na tym, że obustronnie będziemy pierwiastkować równanie. Po lewej pierwiastek skraca się z kwadratem, a po prawej zostaje pierwiastek i pod nim wszystko, co było wcześniej.
Teoretycznie tutaj powinienem dodać wartość bezwzględną z prędkości, no ale możemy uznać, że prędkość jest tutaj zawsze dodatnia, czyli nie musimy stawiać wartości bezwzględnej. Więcej na ten temat prawdopodobnie dowiecie się na lekcjach matematyki. Teraz mogę wstawić wartości liczbowe do zadania i poznać tym samym prędkość pocisku. W ten sposób uzyskaliśmy prędkość około 261 metrów na sekundę. Jak myślicie, czy jest to duża prędkość? Myślę, że lepszym dla nas wynikiem będzie wartość podana w kilometrach na godzinę. W takim razie 261 metrów na sekundę pomnożył przez przelicznik 3,6 i w ten sposób otrzymam wartość około 940 km na godzinę. Jak widać, jest to bardzo duża prędkość, porównywalna nawet do prędkości samolotów odrzutowych. Oczywiście, mając pocisk o mniejszej masie, moglibyśmy nawet spróbować przekroczyć takim pociskiem prędkość dźwięku. Zróbmy teraz drugie zadanie. Będzie ono zdecydowanie trudniejsze, ale myślę, że przy odrobinie samozaparcia będzie dla Was do zrozumienia. Samochód o masie 1000 kg rozpędzał się z prędkości 10 m na sekundę do prędkości 30 m na sekundę na drodze 2 km. Obliczyć trzeba, jaką pracę w tym czasie wykonała siła wypadkowa, czyli taką efektywną pracę w przyspieszaniu auta. Obliczyć też trzeba tą siłą wypadkową, z jaką samochód był ciągnięty do przodu. No i na koniec obliczyć trzeba jeszcze siłę silnika, jeśli siła oporu ruchu to 2000 N. Wypiszmy sobie, podobnie jak poprzednio, dane. Mamy masę pojazdu, jego prędkość początkową i prędkość końcową. Mamy też drogę, jaką pokonał ten pojazd w czasie jazdy. Na koniec zapiszemy siłę oporu. Na początku każą nam policzyć pracę, a ta, jak po moim filmie powinniście już wiedzieć, jest równa zmianie energii kinetycznej. Policzmy w takim razie, ile wynosi początkowa energia kinetyczna i ile wynosi końcowa energia kinetyczna. Energia kinetyczna na początku ma wartość 50 000 J. Energia kinetyczna na końcu ma wartość 450 000 J. Zmiana tej energii wynosi w takim razie 400 000 J. Oczywiście w ten sposób policzyliśmy pracę siły wypadkowej. Obliczmy teraz siłę wypadkową. Z moich poprzednich filmów powinniście wiedzieć, jaki jest wzór na pracę. Oczywiście jest to W równa się F razy S. My chcemy policzyć siłę wypadkową, więc przekształcimy sobie ten wzór na literkę F. Teraz wystarczy wstawić dane do zadania i otrzymamy około 200 N. Na zakończenie chcemy dowiedzieć się, jaką faktyczną siłą wygenerował silnik samochodu, wiedząc, że siła oporu to 2000 N. W tym celu zróbmy rysunek. No i skorzystajmy z informacji o sile wypadkowej i drugiej zasadzie dynamiki Newtona. Skoro pojazd jedzie w prawo i występuje siła wypadkowa, to siła napędowa pojazdu musi być większa od siły oporu. To powoduje, zgodnie z drugą zasadą dynamiki, przyspieszenie pojazdu, czyli wzrost jego prędkości, a tym samym wzrost energii kinetycznej. Jak widać, wszystko się zgadza z wcześniejszym opisem. Zapisujemy w takim razie wzór na siłę wypadkową i obliczamy faktyczną siłę, jaką generuje silnik pojazdu. Jak widzicie, zadanie to było wieloetapowe i wymagało od Was wiedzy nie tylko z dzisiejszego tematu, ale też z tematów poprzednich. Na dzisiaj to już wszystko, co dla Was przygotowałem. Dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału i zapraszam do kolejnego odcinka Fizyki od Podstaw. Po dzisiejszym odcinku powinniście wiedzieć kilka rzeczy. Od czego zależy energia kinetyczna? Powinniście też wiedzieć, jaki wzór opisuje energię kinetyczną, no i wiedzieć, że jednostką energii, podobnie jak w przypadku pracy, jest joule. Oczywiście jak zwykle będzie dobrze, jeśli będziecie potrafili rozwiązać jakieś zadanie z tego tematu. Trzymajcie się ciepło. Cześć!